Marek Cudek, boxing.pl. Witam Was bardzo serdecznie w prognostyku. Zapraszam oczywiście do subskrybowania. Będzie mi bardzo miło. O tym dzisiaj, co warto obejrzeć, o pozytywnych zmianach w polskim boksie. No i tak, wczoraj obiecałem o wadze ciężkiej. Pozytywne wieści, boks wraca na stadiony, oczywiście rozpoczyna się też Euro w piłce nożnej, no ale my dzisiaj nie o tym. W połowie sierpnia Virgil Ortiz ma walczyć z Egidiusem Cavalhão-Cassem, więc znakomite zestawienie w wadze półśredniej. Poza tym Ryan Garcia wrócił do treningów po przerwie spowodowanej depresją, też dobra wieść, a Floyd sprzedał 1 000 000 dostępów pay-per-view, walcząc z jakimś boomem. O tym nie będziemy mówić. Natomiast będziemy mówić o tym, co powiedział wczoraj prezes Polskiego Związku Bokserskiego, Grzegorz Nowaczek. Otóż, moi drodzy, są realne plany przywrócenia Ligi Bokserskiej. Jeśli PZB dostanie finansowanie na 3 lata, no to to wystartuje i to jeszcze w tym roku. Na dziś podobno byłoby to 8 drużyn, w tym jedna z moich rodzinnych Kielc, w których byłem na pierwszej imprezie bokserskiej, doskonale to pamiętam, to były Mistrzostwa Polski w 1988 roku, w których triumfowali Sławomir Zapar, wtedy 20-letni niespełna Dariusz Snarski był, zdobył brązowy medal na tych mistrzostwach. Mistrzostwo też mieli Tomasz Nowak, Dariusz Czernik, który wygrał w finale z Bogdanem Gajdą. Taki mieliśmy wtedy boks. Jan Dydak zdobył srebro. Henryk Petryk wygrał w finale ze Stanisławem Łakomcem z Kielc. No i Andrzej Gołotach, o którym często ostatnio mówimy i o którym zawsze będziemy mówili, który wygrał wtedy w finale Mistrzostw Polski z Henrykiem Zatyką. Takie to były zawody. No a Liga to jest jeden z kluczowych elementów przywracających polski boks do normalności, bo na razie nie można mówić o świetności. Bez częstej rywalizacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, no nie mamy co marzyć o powrocie do medali na imprezach w boksie olimpijskim. Oczywiście no, musi być jak najwcześniejszy start z boksowaniem, no i oczywiście potem częsta rywalizacja, zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. To są podstawy. No i pierwszy krok, zdaje się, że zostanie wykonany. Po latach trzymamy kciuki. Co się ostatnio działo? Zmiany przede wszystkim w telewizjach. Eddie Hearn rozstał się niedawno z wieloletnim partnerem, telewizją Sky Sports, i podpisał 5-letni kontrakt z DAZN. Co więcej, wczoraj pojawiła się informacja, że Hearn po raz kolejny będzie współpracował z Canelo i Eddie Reynoso. Tutaj chodzi o galę DAZN w Meksyku. No a Sky Sports zareagowała na to w najlepszy możliwy sposób podpisaniem 4-letniej umowy z Top Rank. Kolejna informacja, bardzo ważna, najmocniejsza obecnie polska grupa Knockout Promotions dostaje najlepszego polskiego trenera, czyli Andrzeja Liczyka. Wiadomo, że Andrzej Liczyk został trenerem grupy Knockout Promotions i że zajęcia z pozostałymi jego pięściarzami, a więc Michałem Cieślakiem i tymi z GIA Promotions, będą odbywać się w warszawskim Knockout Gymie. No nie wiemy, co na to Polsat. I zapewne się nie dowiemy. No jest tu pewien potencjalny konflikt interesów, bo Michał Cieślak ma kilku promotorów i walczy ostatnio, jest pokazywany w Polsacie. No a choć to mało prawdopodobne, to jednak może się zdarzyć, że trener Liczyk będzie musiał wybierać między Cieślakiem a bokserami Knockoutu i cóż, no Polsat nie wypowiada się na ten temat, zresztą Polsat nie wypowiada się na żaden temat. Nie mam nic przeciwko Polsatowi, cały czas oglądam walki na Polsacie, ale moi drodzy, no komunikacja jest fatalna. Była afera z pozbawieniem transmisji Queensberry, no milczenie owiec wtedy. Była ostatnia afera plagiatowa, milczenie. Liczyk zostaje trenerem, po stronie Polsatu cisza.
No a przecież przypomnijmy, że Polsat ma od niedawna swoją własną grupę. Polsat Boxing Promotion. Przechodzimy do obiecanej wagi ciężkiej. 24 lipca najciekawsza gala ciężkich ostatnich lat. Moim zdaniem, no ja nie mogę sobie przypomnieć lepszej gali, przynajmniej pod względem emocji i potencjału sportowego. Pay-per-view na antenach telewizji Fox i ESPN. Tyson Fury, Deontay Wilder. We wtorek ma być konferencja prasowa. Tutaj nic nie muszę mówić, wiadomo, że będzie ciekawie. Najciekawsza gala ciężkich od lat. No, dlaczego tak uważam? Mamy ekscytującą walkę wieczorną, to na pewno. Fury Wilder bez względu na wynik drugiej walki. Ładunek emocji jest olbrzymi. Jest oczywiście bardzo duży ładunek emocji w rewanżu między Adamem Kownackim a Robertem Heleniusem. Jest to taka walka typowa 50 na 50. Bardzo ciężko jest to przewidzieć, jak to się zakończy. Ciężko mi sobie wyobrazić, że Adam Kownacki wprowadza wystarczające poprawki, żeby no, jego wygrana była całkowicie pewna, bezpieczna z Heleniusem, więc spodziewam się, że będzie to co w pierwszym spotkaniu, czyli każdy może wygrać Kownacki, bo wtedy dosłownie o kilka uderzeń od wygranej. Tak to odebrałem. Kapitalna walka prospektów, Frank Sanchez, FR Jagba. Prospektów, którzy w moim, naszym boksingowym zeszłorocznym rankingu zajmowali odpowiednio miejsca 18-19, oczko wyżej był Sanchez. Na dziś, czyli 11 czerwca 2021 roku, żaden z nich nie wygląda na przyszłego mistrza świata. No ale cóż, obaj mają przeszłość w boksie olimpijskim jakąś tam. Boks Franka Sancheza jest, no, wygląda na znacznie lepiej ułożony, lepsze podstawy. No ale to Ajagba ma ten argument w postaci potwornej bomby. Obaj mają pewne problemy z wykończeniem, z timingiem. No, nie radzili sobie tak, jak powinni z tymi dużo słabszymi pięściarzami, z którymi się wcześniej mierzyli, więc bardzo ciekawa będzie ich konfrontacja i czy któryś z nich, i trudno mi jest w tej chwili postawić na kogoś. Wydaje mi się, że Frank Sanchez ma więcej argumentów, jeśli chodzi o taką wygraną, po prostu wyboksowanie F.A. Jagby, który no, często przysypia i w ogóle no, ma wolne ręce przede wszystkim. No ale czy ta walka potrwa pełen dystans? Nie chce mi się wierzyć. No i czwarta walka na gali ciężkich. Najciekawszy z prospektów wagi ciężkiej nowej generacji, Jared Anderson, zaledwie 21 lat, ma się zmierzyć z dość tajemniczą postacią, Władimirem Tereszkinem. Rosjanin ma 33 lata, jest mańkutem, ale potrafi walczyć z obu pozycji, ma świetne warunki fizyczne, wyższy jest o kilka centymetrów od Andersona, dość szybkie ręce i nieźle bije po dołach. No tyle o nim wiem, był przeciętnym amatorem, na profesjonalnych ringach jest od 2007 roku, więc to jest kawał czasu. Przeszedł na pro jako 19-latek i jest do tej pory niepokonany. No, ale bodajże 22 wygrane walki. Ma podpisaną umowę z nowojorską Uprising Promotions. To jest jakaś mała grupka, która ma w swoim szeregu m.in. cruisera Rashida Kodzojewa. No, ale ten Tereszkin od 2019 roku nie walczył. No, nie on jeden. No ale w ogóle generalnie dostaje głównie mniejszych od siebie boomów, no, jakichś Węgrów, Latynosów, małych grubasów. Nie widziałem tam jakiegoś przeciwnika, który naprawdę chce walczyć. Co jakiś czas ma dwu- lub trzyletnie nawet przerwy w boksie i w 2016 roku miał się bić w Moskwie nawet z Siergiejem Kuźminem, no, ale z jakichś powodów do tej walki nie doszło. Promotorzy liczą, że Tereszkin da rundy Jaredowi Andersonowi, no ale to jest tak słabo przetestowany pięściarz mimo tylu walk, że no jego szczęka, no to jest spora zagadka,
Wydaje mi się jednak, że jest to ktoś, kto wyjdzie walczyć. Z tego samego dnia, 24 lipca, na gali Franka Warrena ma wrócić Nathan Gorman, który po nokaucie od Daniela Dubois powoli dochodzi do siebie. Nie zachwycił w walce z Richardem Lartejem. No, walka z Pawłem Surem, z Czechem, to był szybki nokaut, no, ale Czecha przed czasem błyskawicznie pokonał też Hugh Fury, więc tutaj się tutaj bym specjalnie się tym nie przejmował. Frank Warren mówi coś ostatnio o rywalu dla Dubois, Takamie lub Joyce'ie, ta była mowa o tych dwóch pięściarzach. No, rewanż z Joyce'em miałby się odbyć w przyszłym roku na stadionie i to oczywiście no, nie jest pozbawione sensu, bo wszyscy chętnie to zobaczą. Dubois ma jeszcze sporo czasu, świetnego coacha. Pierwsza walka była przez długi czas, była dość bliska, więc okej, okay, gdyby to miało się odbyć teraz, zaraz, pewnie bym się krzywił. No ale w przyszłym roku no to jest ok. Gdyby ktoś mnie jednak zapytał Joyce i co dalej, no to cóż, no Dubois jest w specyficznej sytuacji. Jego pozycja w rankingach jest, nie odpowiada jego wartości sportowej, no przewyższa ją znacznie moim zdaniem. Nie ma w ogóle pewności, czy Dubois kiedykolwiek będzie gotowy na przykład na ścisłą czołówkę dywizji. Co w najbliższy weekend? Przechodzimy do typów przy okazji. W najbliższą sobotę na gali Ponzi Ridson powróci Allen Babich jeszcze, a propos ciężkich. Jego przeciwnikiem będzie Damian Chambers, który niedawno miał fajny slugfest w Cruiser z Jayem Farrellem. No, oglądałem tę walkę, tam obaj leżeli. Zakończyło się to ciężkim nokaucie na Farelu. No i cóż, no, Babich to jest taki, można powiedzieć, rozmiar Bridger. Chambers no, to jest cruiser. Damian Chambers potrafi coś tam boksować, bo widziałem, że jest tam i lewy prosty i posadził przeciwnika też prawą kontrą. No ale w starciu dwóch przeciętniaków małego z dużym zwykle wygrywa ten większy i ostrzejszy i przewiduje kolejną już siódmą czasówkę Alena Babicha. Więc oprócz tego jeszcze typy na szybko. Lewis Ridson, Jeremiah Sponsi. Tutaj wydaje mi się, że Ridson wygra na punkty. Na to kurs jest w STS-ie 2,20. Babich Chambers, no to tak, to jest Babich przed czasem, w Fortunie 1,33 tylko, więc można sobie to z czymś połączyć. Stevenson Nakatila w STS-ie, mamy Shakura, oni preferują wygraną przed czasem. Ja mi się wydaje, że jednak Shakur to wygra na punkty. Stawiam na wygraną na punkty w STS, to jest 2,75 za wygraną Shakura Stevensona na punkty. No a najciekawsza walka weekendu, no to jak zwykle 50-50, więc tutaj się radnie będę podejmował typowania. Faworytem jest Rodriguez. Chodzi o walkę Rodriguez-Pedraza na gali w Las Vegas. Bardzo ciekawym eventem jest, w sumie no niespecjalnie jakoś reklamowanym, jest sprawdzian kubańskich znakomitych amatorów przed Olimpiadą, przed Igrzyskami w Tokio. Walczą w sześciu rundówkach z zawodowcami, z tego co pamiętam, to chyba sami Meksykanie są. W każdym razie jest 8 walk i w tym 3 sławy. Andy Cruz będzie walczył z Miguelem Vasquezem, Arlen Lopez z Porkim Mediną i tutaj Julio Cesar La Cruz z Francisco Rivasem. Z tego co wiem, to transmituje to tylko ESPN Knockout od 2:30 w nocy, więc cóż, no szukajcie. Więc tak, moi mili, tyle na dziś. Usłyszymy się oczywiście i zobaczymy w poniedziałek. Zapraszam Was bardzo gorąco do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco i cóż, dobrych wrażeń, świetnego boksu. Życzę Wam Marek Cudek. Do zobaczenia w poniedziałek.